Witam Państwa. Zapraszam na gawędę poświęconą mesjanizmowi, a także kilkudziesięciu mesjaszom, którzy na przestrzeni ostatnich dwóch i pół tysięcy lat działali na Ziemi w różnych regionach świata. Państwo wychowani zapewne w religii chrześcijańskiej, w którejś z jej odłamów, rzymskokatolickiej bądź dowolnej innej, no, możecie kojarzyć z Jezusa jako jedynego Mesjasza, ale to nie jest prawdą. Wystarczy nam wpisać nawet w Wikipedię czy w dowolną wyszukiwarkę internetową hasło Mesjasz, wyświetli nam się od ręki kilkanaście nazwisk. Abym ja nie był postrzegany jako ten, co braki wiedzy nadrabia gadulstwem, oprę się na literaturze, oprę się na faktach, oprę się na Biblii, to jest ta pierwsza książka, ale też wspomnę kilka informacji z odmiennych rejonów świata, bo przecież nie tylko Izrael coś miał do powiedzenia na temat Mesjaszy, bądź tego Mesjasza końca świata, jakbyśmy go mogli nazwać. Proszę Państwa, zjawisko jest na tyle poważne, że nie możemy przejść obok mesjanizmu, czy tych Mesjaszy, obojętnie. Dlatego, że jest wiele osób, które pragnie być Mesjaszami, wiele osób, które chciałoby się spotkać z Mesjaszami, a także sam osobiście znam kobietę, która urodziła syna i nagle coś jej się zmieniło w umyśle, w tym postrzeganiu, czy jakbyśmy to powiedzieli, dusza bądź podświadomość dostały jakiś program, kod i kobieta zaczęła siebie uważać za Matkę Boską, która urodziła Mesjasza. Jeśli Państwo analizowali to, co się dzieje w Izraelu, to miesięcznie odwozi się tam z pustyni, gdzieś z tych terenów bezludnych, około 10 osób, które przyjechały z całego świata, chrześcijanie, tak, i wyszli z hotelu i poszli na pustynię nauczać, jako Jezus, jako Zbawiciel, jako Mesjasz, dowolne to jest nazewnictwo. Niemniej ta funkcja zbawcza również wryta jest w umysły, ale w coś, co ja badam od wielu lat, czyli w duszę każdego człowieka, gdzieś ten element mesjanizmu mocno tkwi. Jest wiele osób, które chcą być Mesjaszami, a także kobiet, które chcą tych Mesjaszy urodzić. Temat jest oczywisty. Pobudki, wzorce znane, nagłaśniane z Izraela chociażby, jak Jezus, jego matka, ale też ta funkcja zbawcza, czyli kogoś, kto wiele może. Ogromna ilość osób pragnie być takimi, co wiele mogą. I tutaj dążenie do pokazania się z takiej strony, czy inaczej powiedzenia społeczeństwu, że się taką postacią jest. Myślę, że ta wiedza, którą w niniejszej gawędzie przedstawię, wiele osób wciśnie głębiej w fotel, kilka osób może się spocić. Przedstawię Państwu fakty, których nie znacie, opierając się nawet na Biblii. Fakty wzięte z innych religii, z innych doktryn niż chrześcijaństwo i judaizm, zebrane razem z tym, co wiemy o judaizmie, o siedmiu mesjaszach żydowskich, takich powiedzmy bardziej znanych. To nie tylko Jezus, ale było ich około siedmiu. Na przestrzeni ostatnich 2500 lat może wcisnąć w fotel. Proszę Państwa, cóż to ów
Mesjasz jest. Jest to słowo, które no, przynajmniej przetrwało w naszej kulturze i zostało zapożyczone z judaizmu. Więc oni tam to definiowali. Ja pozwolę sobie przytoczyć definicję, którą tam zamieszczono w wielu stronach czy w wielu pismach żydowskich. I słowo Mesjasz tłumaczone jest jako pomazaniec namaszczony. Ewentualnie tutaj jest no, równoznaczne z imieniem Chrystusa, tak, czy z duszy Chrystusa, no, różnie to tam jest nazywane, z Jezusem, jako wybraniec. Natomiast pierwotnie w judaizmie słowo Mesjasz oznaczało króla. Więc było wiele dynastii żydowskich i oni, ci wszyscy królowie, no, mogli mieć, czy mieli taki tytuł Mesjasz. Jako zbawcy, jako tego, który no, pomaga, wspiera, ochrania i to, co jest przypisane zbawcy, no, powiedzmy w tym świadomości ogółu. Przy czym należałoby tutaj rozróżnić też takie pojęcie jak soter, to jest grecka nazwa zbawcy, ale używana na przykład przez faraonów egipskich z dynastii Ptolemeuszy. Tam było kilku soterów. Nawet Ptolemeusz później był soter, dziadek tej ostatniej Kleopatry, też był zbawcą. No tych zbawców, ale nie w kontekście Mesjasza, no, z uwagi na to, że no, ktoś na przykład wygrał wojny, no nie wiem, pomógł w głodzie, no to zbawca. Także tutaj no, musimy rozróżnić tego zbawcę, zbawiciela, który działa na poziomie dusz i coś się dzieje z materii, coś się dzieje pośród wszystkich ludzi, ale pośród ich nieśmiertelnych dusz, od tego, który no, wygrał gdzieś wojnę, bądź no, pomnożył zasoby zboża w jakiejś tam niewielkiej społeczności. Mamy jednak oprócz judaizmu i tego tutaj europejskiego, greckiego środowiska hasło Mesjasz w innych kontekstach pochodzące z innych kultur i mające nieco inne nazwy. Jedną z takich odpowiedników będzie Kalkin, czyli przyszłe dziesiąte, ostatnie wcielenie Wisznu, czyli mamy temat wzięty z Indii. Postać mesjanistyczna, której nadejście będzie zwiastować koniec obecnej, według tego zapisu tutaj, prawda? Koniec obecnej kosmicznej ery zła i tak zwaną Kali-Jugę, a także rozpoczęcie nowego złotego wieku. Według zapisów, które Hindusi gdzieś poczynili, Kalkin pojawi się jako wojownik na białym koniu z mieczem, aby zniszczyć wszelkie zło. Jeśli sobie przejrzymy religie buddyjskie, tam promuje się stan doskonałego oświecenia. No niby to nie jest zbawienie. Specjalnie tam się, stamtąd nikt nie oferuje jako zbawca pojedynczy, jako jednostka. Natomiast istnieje zapowiedź powtórnego przyjścia Siddharthy Gautamy Buddy, czyli zapowiedź jego kolejnego wcielenia. Stan oświecenia, czy stan Buddy, do którego dąży wielu mnichów, arhatów, medytujących zarówno w Tybecie, jak i w krajach buddyjskich, stan ten nie odpowiada definicji zbawienia w tym sensie, że nie wymaga interwencji Zbawiciela. Natomiast odsyłam do mojego filmu poświęconego ślubowaniu Amitaby,
ślubowaniu 35, a także do technik uwalniania się od ślubowań Amitaby, ponieważ w buddyzmie wypromowano masowo rozmaitych zbawców, zbawicieli, czy mesjaszy, ale oni tam się nazywają buddhisattwowie. Czyli to są osoby, mnisi, którzy ślubują, że wyrzekają się wszystkiego, aby zbawić murzynów, ludzi w Europie, Azjatów i nie tylko, zbawić wszystkich kosztem siebie. Pytanie, kto ma zbawić bodhisattwów? Tu się zaczyna robić problem, którego tam, tworząc te doktryny w Tybecie czy w buddyzmie, bo jeszcze jest to promowane w Japonii, tych kwestii nikt nie uwzględnia. W starożytnej Grecji mieliśmy soterów. Na terenie Afryki na przestrzeni ostatnich 200 lat Afryki i pobliskiej Azji, tak? Czyli teren nawet sięgający do Pendżabu, prawie Indie, pojawiło się kilku mesjaszy na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, związanych zarówno z religią hinduską, jak i z islamem. Twórca islamu Mahomet przekazał, że pojawi się pod koniec świata. Przypominam, mamy 2015 rok, koniec świata był w 2012. Pojawi się przed końcem świata Mahdi, Zbawiciel, Mesjasz. To w moim przekonaniu jest to synonim. I jeśli sobie uważnie poczytamy, to dowiemy się, jak on ma wyglądać. Ma mieć na przykład orli nos, plamę na lewym policzku. Tych zapowiedzi dotyczących Mahdiego jest wiele. I równie jak w świecie judaizmu było wielu tych mesjaszy żydowskich, tak? I w islamie co jakiś czas pojawiała się osoba, bądź nawet dynastia osób, które ogłaszały siebie, że są mesjaszami. Były całe dynastie, ja już nie pamiętam ich nazw, ale dla dociekliwych temat łatwy do odnalezienia w internecie nawet. Ostatnich, jeśli Państwo czytali w pustyni i w puszczy, to dzieci, które zostały porwane na zlecenie Mahdiego. Jakaś tam postać, która żyła na terenie Afryki w czasach, kiedy ją tam Sienkiewicz akcję książki zawiązywał. Mamy też mesjaszy w Pendżabie. Pan urodził się w 1835 roku. Mirza Ghulam Ahmad zmarł w 1908 roku. Był indyjskim reformatorem religijnym. Początkowo pragnąc zachować duch konserwatywny islamu, ogłosił się Mahdim, czyli Mesjaszem, oraz Jezusem, który ponownie powrócił, czyli mamy jakieś dążenie do kolejnej inkarnacji duszy Jezusa, bądź samego Jezusa, ale później ogłosił się kolejnym wcieleniem Kriszny. Ja Państwa nie będę zanudzał życiorysami mesjaszy, czy opowieściami o nich. To jest tylko taki wstęp, żeby pokazać, jak obszerne jest to zjawisko i jak mocno porusza umysły tych, którzy dążą drogą
duchową, szukają Boga na dość intensywną skalę. Kolejnego Mesjasza zapowiedziano w Azji. Miał się nazywać Saosz Jant. To był Mesjasz Zaratusztrem. Jest cała historia opowiedziana, jak on ma się urodzić, gdzie, kiedy, również pod koniec świata. Za Mesjasza islamskiego, może przedostatniego powiedzmy, w 1844 roku ogłosił się perski kupiec Ali Muhammad, znany jako Bab. Jego posłannictwo rozpoczęło nową religię babizm i stało się zalążkiem religii, która nawet w Polsce w tej chwili ma 100 wiernych. Babizm jest zwalczany w kraju swojego pochodzenia. Tam ci ludzie są w tej chwili mordowani, czy byli zwalczani przez cały czas od powstania. Nie znam na tyle doktryn babizmu, aby się do nich odnieść. Natomiast sama idea zwalczania 150 lat temu babizmu, czy nawet 100 lat temu, kiedy świat islamu żył w pokoju religijnym z innymi religiami, jest na tyle dziwny, że być może tam są jakieś elementy bałwochwalstwa, które islam jakoś tak dość mocno zwalcza. Mamy, jak wspomniałem, też 7 Mesjaszy żydowskich. Pierwszym, o którym najstarszym takim, powiedzmy, po Jezusie, to był któryś z Herodów. Nie pamiętam jego przydomku, ale on miał te mesjanistyczne zapędy. Innym Mesjaszem po Jezusie był Szymon bar Kochba, powstaniec, który przyczynił się, powiedzmy, objął kierownictwo powstania, w wyniku którego zginęło kilkaset tysięcy Żydów, ponieważ powstanie to zostało zduszone, a Rzymianie z metodyczną starannością ogniskowali te ośrodki oporu i wyrzynali miasta, osady, jedna po drugiej, kobiety, dzieci. Jest dość ciekawą rzeczą, że można by było wyróżnić kilka podziałów Mesjaszy na tych, którzy żyli czy działali w sferze duchowej, religijnej, ale także właśnie takich wojennych, gdzie krew leje się strumieniami w wyniku ich działania, czy pod ich egidą, w wyniku ich inspiracji. O takim największym powiem pod koniec. Gawędy. Mamy 4 Mesjaszy żydowskich. Proszę Państwa, którzy związani byli z terenem Polski i pobliskiej Turcji. Ponieważ w Polsce na zaproszenie Kazimierza Wielkiego znalazła się olbrzymia grupa Żydów i oni tu się rozrośli jako naród na terenie, powiedzmy, Ukrainy.
I do tych Żydów adresowane były starania tych, czy wypowiedzi tych wszystkich czterech Mesjaszy. Mówię czterech, ale tam no, pretendentów równie dobrze można by tu było wymienić tych nazwisk więcej niż cztery. Rzeczą, która dla tych Mesjaszy, czy w sumie dla wszystkich Mesjaszy żydowskich też jest bardzo ważna, to obalenie dekalogu. Ja Państwu pozwolę sobie przytoczyć tutaj tekst drugiego przykazania dekalogu, którego chrześcijanie nie znają. I brzmi ono tak. Nie uczynisz sobie obrazu lutego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał, ani im służył. W kilku sektach religijnych chrześcijaństwa te drugie przykazanie mojżeszowe zostało, czy powiedzmy boskie, które przekazał Mojżesz, zostało usunięte i wprowadzono jakiś dowolny zamiennik, ale no, ten kult postaci, kult ludzi, ich dusz jest promowany praktycznie przez wszystkich Mesjaszy żydowskich. Pierwszym, który działał na początku XVII stulecia to był Sabataj Cwi. Takie nazwisko. I on działał w Turcji. Ale no, głosił to, że swoją mocą no, jakby obalił, czy jego pojawienie spowodowało, że przestał działać dekalog. Że te wszystkie boskie propozycje, jakie nazywają Żydzi, to nie są nakazy, zakazy w Izraelu, tylko są boskie propozycje. No Bóg zaproponował, nie cudzołóż. Bóg proponował, no nie zabijaj. Zaproponował też to, co mamy tutaj napisane, tak? Czyli aby nie czcić nikogo poza Bogiem, nie modlić się do Niego. No i wszyscy Mesjasze żydowscy obalają na początku to drugie przykazanie, a później dochodzi do kolejnych. Ingerencji i do kolejnych obaleń już całego dekalogu. Następnym po... ważną rzeczą było to dla Sabataja Cwi, tego pierwszego żydowskiego Mesjasza, że czyniąc ferment, został zaproszony któregoś dnia na dwór sułtana i sułtan zaprosił swoich ludzi znających, powiedzmy, judaistyczne prawo. Zebrało się tam większa grupa osób. No, po wysłuchaniu wypowiedzi Sabataja Cwi stwierdził, że no być może, że ten pan się myli. Nie dał mu tego poznać bezpośrednio, ale powiedział, że jeśli on jest tym rzeczywistym Mesjaszem, to on tu ma strażników z łukami i ci będą zaraz do niego strzelać. Alternatywą jest przejście na islam. No, alternatywy są czasami dobrym wyjściem w takim przypadku jak Sabataj Cwi i on zdecydował się na przejście na islam, a nie na ostrzelanie przez straże sułtana. Zaczęło się w
grupie Żydów tureckich promowanie islamu jako tej właściwej religii. Sabataj stwierdził, że dekalog, czyli te 10 boskich propozycji, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie bądź bałwochwalcą, ponieważ on jako Mesjasz się pokazał światu, no, należy z tym zrobić tak. I promował konwersję, tak? Czyli przejście na wyznanie, na islam. Wiązało się to ze zmianą i stylu życia, i świątyń, do których ludzie chodzili, ze zmianą wiary przodków, co dla Żydów no, wielu było też niepojętym. I udało mu się zgromadzić pewną grupę osób, zachęcić ją do tego przejścia. Kiedy umarł, no nie wiadomo było, co z tym zrobić. Pojawiły się osoby, które miały styk, czy część pochodziła z terenów polskich, miały styk z Polakami, z polskimi Żydami, część pochodziła z terenów Polski i no, konwersja na islam dla tych osób była jakby już nie bardzo możliwa, nie bardzo sensowna. Kolejni mesjasze żydowscy zaproponowali tutaj przejście na chrześcijaństwo. I mamy ich kilku. To był Natan z Gazy, pan o nazwisku Kerido i ostatni, który urodził się na ziemiach polskich, Jakub Frank. On zmarł pod koniec XVIII wieku. Ja sobie pozwolę przeczytać fragment wypowiedzi na ich temat. Mojżeszowe prawo, oparte na nim instytucje, narzucone zostały Izraelowi przez siły demoniczne i są sprzeczne z prawdziwą wiarą patriarchów. Tak głosili ci czterej żydowscy mesjasze. Innym filarem doktryny było przekonanie, że boskie objawienie ukryte jest we wszystkich religiach, które opierają się na Biblii, a więc także w islamie i chrześcijaństwie. W obozie radykałów szybko pojawili się następcy po Sabataju Cwi, którzy obiecywali dokończenie rozpoczętego przez Sabataja dzieła. Tu mamy jeszcze wymienionych kilku panów. Baruch Jaruso, Jonathan Abeshitz, to wszystko pretendenci mesjanistyczni. No, w kilku grupach byli traktowani jako mesjasze. Tendencje odśrodkowe, no, jednych promowały, drugich ten mesjanizm nie był brany pod uwagę przez kolei inne grupy i w tych środowiskach no, nie odegrali większej roli. Najwięcej informacji zostało po panu Jakubie Franku. To mamy możliwość w tej chwili w Polsce kupić dwie takie książki. Księga Słów Pańskich, ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, tom pierwszy, tom drugi. Dlaczego Pańskich? Ponieważ on był nazywany Panem. Był to Żyd polski, tak, urodzony w Korolówce. Na skutek denuncjacji własnych stronników w 1760 roku został aresztowany i skazany przez sąd kościelny w Warszawie na bezterminową izolację
w klasztorze na Jasnej Górze, gdzie przebywał 13 lat i został uwolniony przez wojska rosyjskie, które sobie po tych ziemiach polskich wędrowały w swoich celach. On, przebywając na terenie klasztoru, medytował przed obrazem Najświętszej Marii Panny, modlił się do niego, całował ziemię przed tym obrazem, no i doznał iluminacji, którą potem głosił pozostałym wiernym, tej mianowicie, że no, obecność Boga, czy tego pierwiastka żeńskiego, właśnie jest w Matce Boskiej, w tym obrazie na Jasnej Górze, i no, dokładał starań, czy jakby ten swój mesjanizm widział w tym, że tę Matkę Boską no, należy uwolnić, tę całą boskość tej Matki Boskiej, jakby wypromować, żeby ona tam nie była niewolona w tym tylko obrazie. Proszę Państwa, pozwolę sobie zacytować jeszcze inne informacje na temat tych kilku panów. Według zwolenników Jakuba Franka, tego ostatniego Mesjasza, Mesjasz miał mieć w swoim drugim wcieleniu jako Baruchia status wyższy niż Sabataj. Baruchia to był drugi Mesjasz żydowski. Choć trudno jednoznacznie powiedzieć, na czym owa różnica polega. Frankiści, czyli zwolennicy Franka, uważali Sabataja, tego pierwszego, za pana i za króla. Podczas gdy Baruchia, ten drugi, był już nazywany Bogiem. A kolejne, trzecie wcielenie mesjańskie, Jakub Frank, miał być wcieloną doskonałością. Z faktu, że Sabatajowi przypisywano jedynie ludzką naturę, można wnosić, że dopiero Baruchia dostąpił częściowego ubóstwienia przez połączenie z Szechiną. Zaś w trzecim mesjańskim wcieleniu, jako Frank, manifestować miał się zjednoczony Bóg. Proszę Państwa, tak analizując na trzeźwo i przytomnie te teksty, ja wiem, część Państwa może być już śpiąca i znużona moimi wywodami, ale proszę na to spojrzeć też z punktu takiego, że ci ludzie mogli opowiadać głupoty, mogli mieć objawienia, mogli być opętani, no coś z głową nie tak, ale nie jest moją wolą, czy kogokolwiek, podważanie mesjanizmu, czy jegokolwiek. Ktoś chce, to niech sobie będzie. Dlaczego? Ponieważ no, Mesjasz, jeśli współtworzy z Bogiem, to jest to uzgodnione bezpośrednio ze Stwórcą. No i teraz no, ja mogę sobie tu siedząc, czy uzgodnić z 10 osobami, że ten to był Mesjaszem, a tamten nie. Nie, proszę Państwa, to nie jest możliwe. Każdy mógł być z tych panów, nawet ten, co opowiada największe głupoty. Ale mogło mu się w pewnym momencie pomieszać, ponieważ nastąpiła pewna weryfikacja. No mi bardzo tutaj odpowiada termin dotyczący Mesjasza, który znajoma gdzieś wypromowała, to współtworzenie. Czyli osoba, która współtworzy z Bogiem we wszystkim. Pyta się, rozmawia, słucha boskich odpowiedzi, realizuje je. Działa dla najwyższego dobra. To jest według mnie najwłaściwsza definicja pojęcia Mesjasz. I jeśli ktoś na początku był takim Mesjaszem, tak, w początkach swojej kariery, no, mógł mieć
takie wymodlił sobie swoją działalnością no, boskie poparcie i ten Bóg uznał go za Mesjasza, w pewnym momencie no, mogło mu się w głowie pomieszać i owoce działalności takiej postaci stały się końcowo żadne. Odnośnie Mesjaszy żydowskich, ja tak sobie sięgam do moich notatek. Próbuję nie pogubić informacji. Patrząc na działania tych czterech Mesjaszy, proszę Państwa, analizujmy je z tym drugim przykazaniem w ręce. Każdy z nich obalił dekalog, każdy z nich no, z racji tej, że uznał siebie, bądź no, był uznany, czy ogłosił siebie Mesjaszem, obalał dekalog, obalał boskie prawo, czyli te zasady moralne, no najprostsze, 10 haseł, 10 pojęć, a obalenie ich najmocniej dokonało się w życiu Jakuba Franka, ale pierwszym był tutaj Sabataj Cwi wzorujący się na swym największym żydowskim mesjanistycznym poprzedniku. Ja sobie pozwolę zacytować, bo reklamowałem te książki, Księga Słów Pańskich, Ezoteryczne Wykłady Jakuba Franka, ale spróbuję Państwu pokazać horyzonty jego myśli, cytując fragmenty. Te cytaty są niezbędne, ponieważ w słowach tego Mesjasza, człowieka, który mówił, że jest Mesjaszem, nie ma no, nic o Bogu. Dużo mówił, ale nie ma tutaj nic o Bogu. No, ten Bóg się tam gdzieś przeplata. Czasami Frank no, wspomina, że no, Bóg powiedział do mnie, do Jakuba Franka, tak, mądry Jakubie, idź tam, zrób tam. Ale czy to był Bóg? W kontekście tych wypowiedzi, jego działań końcowych też, no ja osobiście mam wątpliwości, ale nie jestem w stanie tego podważać i nie zamierzam. Cytuję. Punkt, czy sura, tak, nie wiem, pozycja 995. W Krakowie, gdy łapią mannę, to z początku trzeba ją rzucić z jednego przetaka na drugi. Dopiero w trzecim naczyniu stwardnieje. Gdyby rosa nań padała, rozeszłaby się jak rosa. Rzucają przeto z jednego przetaka w drugi, aż do siódmego. Choć w siódmym rosa padałaby, to by już nie stopniała. Mojżesz schował mannę w szklance, a wyście ją jedli. Dla nas współczesnych osób temat troszeczkę śliski. No, można domniemać, że Pan był nieco nieobecny umysłem. Oskarżano go o pijaństwo, o picie różnych wynalazków w Austrii, wódki, nie pamiętam nazwy tej wódki, czy orzechówka, czy jakaś inna. No, leczył się tam z jakiejś swojej, czy pragnął boskość osiągnąć. Jakoś go tak tutaj ośmieszano, ale te teksty, proszę Państwa, no, trzeba by było znać Talmud, trzeba by było znać żydowską filozofię, techniki pracy z religią, czy sposoby wyjaśniania pewnych informacji zawartych w Pięcioksięgu, w Starym Testamencie. Żydzi robią to specyficznie za pomocą rozmaitych przypowieści. Takie przypowieści też znamy od Jezusa. Interpretować je można
osobliwie no, na każdy sposób. Natomiast, tak jak mówię, same przypowieści, dużo opowieści o Jakubie Franku w ogóle nie ma tu hasła o tym, jak ja Sławek miałbym, czy no nie wiem, ktokolwiek z Państwa, mielibyście trafić do Boga, nawet z taką chorobą jak rak, nawet w troskach seksualnych, w niespełnieniach, z problemami w związkach. Tego tu Państwo nie znajdziecie. Kolejny cytat z Jakuba Franka. Powiadam Wam, jeśli powstanie i przyjdzie Panna, czyli Najświętsza Maria Panna, no, kiedy się pojawi na ziemi, nim Żydzi przyjdą do Niego, do Jakuba Franka, to rzecz ta ciężka będzie dla Was. A jeśli Żydzi w przód przyjdą, nim ona wyjdzie z obraza, to możecie przyjść do wielkiej rzeczy. No, trzeba pracować z tymi tekstami, żeby głębię tej myśli zrozumieć. Kolejny krótki cytacik. Kiedy Aaron umarł, to stoi, a Mojżesz szedł jak bez ramienia. Tak wy idziecie bez ramienia. Na pewno to są zdania wyrwane z kontekstu, więc no, nie oddają natury jego wykładów takich bezpośrednich, gdzie w oracji swojej no, wypowiadał jakieś myśli i mamy króciutki fragment, który akurat no, autor zbioru uznał, że warto zapisać. Ale dalej tutaj nie ma Boga. Dalej to są odniesienia, opisy, no coś jak baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Pięknie, dużo opowiedziane, ale nie ma w tym Boga. A tutaj sobie pozwolę pokazać Państwu, zacytuję całą tę część. Strona 7, tom 1. To jest najważniejsze dla Mesjaszy, dla wszystkich Mesjaszy żydowskich, którzy działali na niwie duchowej. Jakub Frank tutaj przeszedł wszystkich, ale niemniej no, stosunek ich do dekalogu był bardzo podobny. Tekst jest mocny, ale usiądą Państwo nie przy tym tekście, tylko w późniejszej części gawędy. Przyszedłszy, część 19, tak, czy ustęp 19 słów pańskich. Przyszedłszy raz do burznicy w Salonice, gdzie około 1200 gospodarzy znajdowało się, gdy już tamtecznym obrzędem jeden ze szkolników miał przywoływać, żeby ten, a tamten przystąpił do czytania praw mojżeszowych, na górę zawołałem mocnym głosem: niechaj mi się żaden tu nie doważy wejść na tę ambonę, bo go tu na miejscu położę. Wszyscy zadziwieni poczęli krzyczeć: jak to ty masz im bronić? Tak, ja. Powtórnie toż zawoławszy, porwałem pulpit i krzyknąłem, że pierwszego, co się iść waży, tym zamorduję, a potem wziąwszy te prawa mojżeszowe, położyłem na gołej ziemi. I spuściwszy spodnie, usiadłem gołym zadkiem na nich, a wszyscy Żydzi, nic nie wskurawszy, wyjść musieli. Proszę Państwa. Jeszcze się do tego odniosę. Tematem, który warto przy okazji Mesjaszy jeszcze wspomnieć, to paruzja. I powtórne przyjście na świat. Ja sobie pozwolę pokazać postacie, których przyjście jest zapowiedziane. Mesjasz żydowski, Budda, Krishna. Temat wart jest do powiedzenia w kontekście późniejszej mojej wypowiedzi na temat Jezusa. Ponownie ma on się w Budda wcielić pod imieniem Maitreya. Z Azji no, mamy sprowadzane do Polski, na cały świat no, tego typu figurki i tak ma wyglądać gruba postać.
Proszę Państwa, co to oznacza? Problemy z gruczołami dokrewnymi, tak? To po pierwsze, no, za duży brzuch, problemy z kręgosłupem, czyli jeśli popatrzymy na powtórne przyjście oświeconego, to on nie przyjdzie po to, żeby nam tutaj nieść, czy nie zamierza przyjść po to, żeby nam tu nieść wszystkim oświecenie, a po to, no, aby jakieś problemy swoje dalej tworzyć z tyloma chorobami, no bo jeśli sobie nie poradzi sam, to jak może pomóż komukolwiek. Poza tym idea paruzji przeczy oświeceniu, przeczy też doskonałości osoby, która tę doskonałość, no, w myśli danej doktryny religijnej osiągnęła, tak jak trzech tutaj panów, no bo skoro są doskonali, no to po co oni tutaj po raz kolejny mają schodzić, tak? No jakieś nieczyste intencje, jakieś kolejne dogrywki, upływ, znowu iluś tysięcy lat ludzie zapomnieli, więc można przyjść znowu, coś tutaj stworzyć, jakiś program, potem za ileś tam znowu tysięcy czy setek lat po raz kolejny i tak w nieskończoność ten mechanizm paruzji może funkcjonować. Powtórnie może przyjść, że zapowiedziane jest przyjście paruzja, tak? Duszy Mahometa. Możliwe, że pojawi się on na ziemi jako ostatni imam. Możliwe, że będzie też i Mahdim. Powtórnie ma się dokonać paruzja duszy Zaratusztry, tak? Czyli kolejna inkarnacja jego duszy. To już mówiłem, ma się on nazywać Szeszojant. Ponownie ma się dokonać paruzja, czyli powtórne przyjście duszy, kolejna inkarnacja duszy Kriszny. Jest to zapowiedziane nawet dość dokładnie. Będą to czasy ostatnie, ostateczne i stanie się to, kiedy rzeki będą pełne ścieków, na niebie będą latały wrony z żelaznymi dziobami. No ja się zacząłem śmiać, jak to przeczytałem, tam był jeszcze jakiś trzeci wyznacznik tego czasu, ale w pewnym momencie mi się przypomniało, że ta niemiecki orzeł był nazywany w Polsce wroną. Czyli no, jakby ekspozycja tej wrony, no, może zapowiadać, że coś się tutaj stanie. Jeśli, proszę Państwa, przyjdzie Krishna, to możemy domniemać, że pojawi się też burdel mama, która z nim była związana o imieniu Krishna. Miała słynny burdel w tamtym terenie. No, w tej chwili może działać we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Nowym Jorku, gdziekolwiek. Prowadzi tę swoją działalność w dalszym ciągu. Powiada się, że ma się dokonać wstąpienie Kriszny jako dziesiątego wcielenia Wisznu. W moim przekonaniu, no, Wisznu jednak będzie, czy powiedzmy ta dusza, będzie zwalczać poczynania Kriszny. Jest to kolizja interesów. Paruzja znana też jest w Tybecie, czyli kolejne inkarnacje ludzkich dusz. Tam Dalaj Lamowie i Karmapowie rodzą się jako tulku. Umiera pan, odradza się za tam ileś lat w innej inkarnacji. Czyli pytanie, no, jeśli Jezus umarł 2000 lat temu, a chrześcijanie przez 2000 lat, no, czekają na tę paruzję, na jego ponowne przyjście, to no, kto tutaj przyjdzie? Ponownie przyjdzie dusza Jezusa? Ponownie przyjdzie Jezus, ten, co umarł? Ten, co zmartwychwstał? Urodzi się nowa inkarnacja duszy Jezusa? Mamy, proszę Państwa, promocję reinkarnacji w chrześcijaństwie, troszeczkę ukrytą i zarezerwowaną wyłącznie dla twórcy chrześcijaństwa. Może no, dla Syna Bożego, bo twórcami byli apostołowie. Z mesjaszami wiąże się też
przynajmniej z tymi, którzy byli, tematyka tak zwanych bólów porodowych rodzącego się Mesjasza. Kiedy mesjanizm swój ogłosił Sabataj Cwi i miała nastąpić cudowna przemiana, cudowne uwolnienie, on gromadził coraz więcej tych ludzi i wyznaczał datę tego cudownego przejścia do Boga tych wszystkich ludzi własnej osoby, no nastąpiły rzezie na terenach Ukrainy, rzezie Żydów. Były to czasy Bohdana Chmielnickiego. Zginęło ich tam, tych Żydów, tysiące. No, nazwano je właśnie, te rzezie nazwano bólami porodowymi rodzącego się Mesjasza. Jeśli przyjąć tę terminologię, czy te w ogóle taką ideę, że takie bóle porodowe gdzieś towarzyszą rodzącemu się Mesjaszowi, no to trzeba było spojrzeć na pozostałych żydowskich. Mamy tego najważniejszego, najgłośniejszego, Jakuba Franka, który został uwolniony przez wojska rosyjskie z Częstochowy, ale mogło się Bogu tak podobać. Więc ja cały czas podkreślam te relacje danej osoby z Bogiem. Mógł sobie to wyprosić. Więc dla nas Polaków pobyt wojsk rosyjskich przedłużył się na te kilkaset lat na terenie Polski, natomiast Jakub Frank wyszedł, został uwolniony z niewoli częstochowskiej, z czego był bardzo zadowolony. Można powiedzieć, że Bóg mu tutaj udzielił aktu łaski. Ale znowu rzezie na terenie Polski, bo jeden rozbiór, drugi rozbiór, trzeci rozbiór. Znowu bóle porodowe rodzącego się Mesjasza. Mesjanizm Jezusa związany jest z ispiciem krwi, z przelewaniem krwi. Tej krwi tutaj jest mnóstwo wszędzie. Jest jeszcze kolejny Mesjasz, ostatni, powiedzmy końca świata. I tu Żydzi mają taką teorię, że zagłada Żydów europejskich przez Niemców, która dokonała się między innymi w obozach koncentracyjnych niemieckich, była takim ofiarą całopalną. Żydzi gdzieś mają to wpojone przekonanie, zresztą jest ono dość mocno rozpisane w Starym Testamencie, że Bogu tam trzeba te ofiary całopalne dawać, więc taką ofiarę całopalną złożył naród w 5 milionach zagazowanych, zamordowanych Żydów europejskich. Być może pod kątem przyjścia tego ostatniego Mesjasza pytać należałoby Boga, dlaczego tak? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Jawi mi się tutaj taka myśl, że być może oni byli najbardziej oporni Mesjaszowi, najbardziej niechętni do wprowadzenia zmian, i te najbardziej oporne jednostki doświadczyły, czego doświadczyły. Ale patrząc na judaizm, znajdujemy tam kulturę, która żyje Mesjaszem, który dla nich jeszcze nie przyszedł. Dla Żydów Mesjasz był bałwochwalcą. Za bałwochwalstwo został skazany na śmierć przez kapłanów. Za bałwochwalstwo, czy inaczej, ten wyrok za bałwochwalstwo podtrzymał Piłat, który kazał go
przy przesłuchaniu obić batem, kiedy skrwawiony leżał na ziemi, no, zwrócił wszystkim uwagę, ale to nie jest Bóg, to jest człowiek, powiedział to po łacinie. I brzmiało to ecce homo. Oto człowiek. Niemniej Żydzi żyjący tematyką przyszłego Mesjasza, być może Mesjasza końca świata, oczekują go nadal. I w Talmudzie, w wielu pismach innych zostały zebrane informacje na temat tego, kiedy przyjdzie Mesjasz, mniej więcej co będzie robił i no, ogólna idea, najbardziej istotna dla Żydów, spisana w Sanhedrynie numer 97a, to było właśnie kwestia przyjścia. Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie, kiedy się rozpocznie przemiana. Wspaniale, tekst jest przetłumaczony. Ja sobie pozwoliłem to wydrukować z internetu. No, kilkanaście stroniczek. Wspaniale rzecz jest przetłumaczona przez pana Jana Doktora, polskiego znawcy tematu. Kiedy przyjdzie Mesjasz? Pytania są kierowane do różnych uczonych kapłanów, nazwanych tutaj rabi, no, do różnych światłych osób, które coś więcej wiedziały. Nie wiem, czy do jasnowidzących, jasnoczujących, nie wiem, jak ich tam nazwać. W każdym razie tutaj noszą nazwę rabiego. Więc jeden z rabi tłumaczy tak, że Mesjasz przyjdzie w czasie, kiedy ten, kto odstępuje od zła, będzie uważany przez towarzyszy za szalonego. Czyli ktoś, kto będzie żył zgodnie z dekalogiem, będzie promował ten dekalog, będzie uważany za niezdrowego na umyśle. Kiedy przyjdzie Mesjasz? Syn Dawidowy nie przyjdzie do czasu, gdy całe królestwo popadnie w herezję. Dla Żydów Mesjaszem ma być syn Dawidowy. W wielu religiach Państwo spotkacie takie określenie, że pojawi się po setkach czy po tysiącach lat syn danej postaci. Mi się wydaje, że tutaj znowu chodzi o paruzję, czyli reinkarnację, inkarnację dusz. Kolejna inkarnacja danej postaci. Tak? No, tak by to tutaj wyglądało, że Dawid będzie miał, dusza Dawida będzie miała kolejną inkarnację i to będzie Mesjasz. Jest to zresztą obiecane Dawidowi w psalmie drugim, który to psalm jest kompletnie nieznany, niepromowany, ale o tym jeszcze za chwilę. Mesjasz, czyli syn Dawidowy, nie przyjdzie do czasu, gdy pomnoży się odstępstwo. Inna wykładnia tego mówi, że gdy zmaleje liczba uczniów. Czyli no, popatrzmy na to na skalę populacji ludzkiej na Ziemi. Tak? Dzisiaj mamy 7 miliardów ludzi. 500 lat temu, no mogło być to 300, mogło być 500 milionów, tak? Wtedy narastało, przyrost ludności był no, nieznaczny, natomiast w tej chwili to są już prawie się podwaja co kilkadziesiąt lat liczba ludzi. I 10 tysięcy osób, którzy no, na przykład znają, stosują dekalog, dziś to nie jest to samo, co było lat temu, 2000, czyli 500 lat temu.
Kolejny rabbi Zer powiedział, słuchając, gdzie rozprawiano o Mesjaszu, powiedział tak: zostawcie, nie oddalajcie odkupienia od siebie. Przecież trzy rzeczy przychodzą, kiedy się o nich nie myśli: Mesjasz, odnalezienie zguby i skorpion. Któryś z rabinów, czy któraś z osób narzekała, że on nie przyszedł, Mesjasz nie przyszedł. To przyjdzie, jeśli będziemy nań czekać, albowiem powiedziano: a jeśli będziecie zwlekać, czekaj nań. No to akurat nie jest tak precyzyjnie dopisane i dopowiedziane. Jest tu też mój ulubiony cytat, on jest bardzo znany w środowisku żydowskim. Kiedy przyjdzie Mesjasz? Ten rzekł: jego zapytaj, czyli zapytaj Mesjasza, a gdzie on jest? Siedzi u bram Rzymu. A jaki jego znak? Siedzi między biedakami cierpiącymi od chorób. Wszyscy rozwiązują i zawiązują za jednym razem, podczas gdy on osobno rozwiązuje i osobno zawiązuje, mówiąc: może zwrócą się do mnie, więc nie będę mógł zwlekać. Proszę Państwa, to jest piękny cytat odnoszący się do Boga. Może nie tyle do Mesjasza, może gdzieś no, ktoś miał taką wizję, ale ja bym to odniósł do Boga. Ludzie nie chcą Boga o nic prosić. Mają raka, nie chcą Go prosić. Mają HIV-a, nie chcą Go prosić. Relacje intymne leżą w gruzach, związki małżeńskie się kruszą. To wszystko zrobią, ale nie pójdą z tym do Boga, nie poproszą Boga. Bóg jest daleko, Bóg jest na ostatnim miejscu. Podobnie jak akurat tutaj Mesjasz. No i akcja tego, który siedział u bram Rzymu, ciągnie się dalej. Jeszua ben Lewi powiedział do niego: pokój z Tobą, Mesjaszu i Nauczycielu. Ten odrzekł: pokój z Tobą, synu Lewiego. Rabbi zapytał: kiedy przyjdziesz, Panie? Mesjasz odpowiedział: dzisiaj. Udał się zatem rabbi do proroka Eliasza, który zapytał go: no i cóż Ci powiedział? Rabbi odparł: pokój z Tobą, synu Lewiego. Ten na to: on obiecał Tobie i Twoim ojcom przyszły świat. Odpowiedział rabbi: on kłamie, okłamał mnie, mówiąc, że przyjdzie dziś, a nie przyszedł. Eliasz odpowiedział: on Ci powiedział dziś, jeśli Boga usłyszycie. Tekst ten, Dni Mesjaszowe, wzięty z Sanhedrynu 97, warto przepracować w całości na intencje, każde zdanie osobno. Techniki pracy z intencjami przedstawiam, jest dość spory dział, przepraszam, spory artykuł pod tytułem Praca z intencjami dotyczącymi Mesjasza. Link Państwu znajdziecie pod filmem. Tam są wyszczególnione również te intencje, których kilka chcę omówić, i cały ten Sanhedryn z odnośnikami do pracy z techniką intencji. Ona jest prosta, ale pracując z każdym zdaniem Państwo, no, z biegiem czasu dostaniecie taką odpowiedź na temat Mesjasza, jaka jest właściwa w oczach Boga, a nie w oczach tej czy tamtej religii, tego czy tamtego objawiciela. Proszę Państwa, pozwolę sobie kilka intencji przytoczyć, ponieważ one są dość ważne.
intencja dotycząca wiary w to, że Mesjasz jest Bogiem, że będzie Bogiem lub kolejnym, co ogłosi siebie Synem Bożym. Już to wspomniałem. Wszyscy Mesjasze żydowscy, którzy działali na niwie duchowej, stali się Bogami, począwszy od Jezusa, skończywszy na Jakubie Franku. Nie wiem, na czym to polega, że ludziom się tak w głowach układa. Żeby to się stało, muszą obalić najpierw dekalog. Pokazać, wmówić tłumom, dekalog jest nieważny, ważne jest to, co, żebym któregoś nie obraził. Załóżmy, że to jest któryś z Mesjaszy, tych pracujących w duchowości, to co dany Mesjasz ma do powiedzenia jest najważniejsze, jego osoba jest najważniejsza, dekalog, drzemy, tak, jest to nieważne. Proszę Państwa, to się mści, takie podejście, ale to jest moje przekonanie, no każdy musi do tego dojrzeć sam. Dlaczego? Ponieważ Jakub Frank, ten ostatni Mesjasz żydowski, on ogłosił się, został ogłoszony Bogiem przez 12, zmianowany, tak, wybrany na Boga. Ty jesteś Bogiem, kolego. On przez krótki czas nazywał się bratem Boga. No, syn Boga już był. Bogów z terenów Indii mamy, czy pamiętamy, nawet z Egiptu, Grecji, no, są setki, tysiące różnych bogów, więc to był Jakub Frank, był Bogiem. Ale musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że człowiek jest człowiekiem, tak? Czyli rozwija swoje człowieczeństwo. No, ktoś, kto okazuje człowieczeństwo, no to załóżmy, że dba o innych, tak? Duszę ma każdy człowiek. I tu nie mówimy, że każdy człowiek ma różnego Boga, tak? Tylko jeden Bóg jest nad wszystkimi ludźmi, jeden Bóg jest, tak, nad wszystkimi duszami. Każda z tych postaci ma własną duszę, nad nimi wszystkimi jest jeden Bóg. I teraz, jeśli komuś urośnie ego, bądź się da opętać, bądź no, zwariuje, tak, i mu się objawi, że jest Bogiem, no to później no, te informacje głosi, wierzy, a kolejni no, wielbiciele jego zaczynają to głośno powtarzać. Kończy się dekalog, kończy się wiara w Boga, zaczyna się bałwochwalstwo. Intencja dotycząca naszej wiary w to, że Mesjasz udzieli nam namaszczenia na bycie Bogiem, Boginią lub Synem Bożym, bratem Boga i tak dalej. No to też było dość istotne dla Jakuba Franka, tak w moim odczuciu, szczególnie tych Mesjaszy, w zasadzie wszystkich Mesjaszy żydowskich, że oni rozdawali takie karty. Ty, kolego, masz, będziesz Bogiem. I ci ludzie po to do nich szli, żeby też stać się Bogami. Zresztą to wypromował też Jezus, który no, jest taki znany cytat dla ludzi, którzy w tę boskość człowieka i boskość duszy wierzą. Czy to był cytat Jezusa? Nie wiem. W każdym razie no, jest mu przypisywany. Państwo go znajdziecie w Biblii. Bogami jesteście. Tak miał powiedzieć. Ale to jest cytat, bo tam jest jeszcze druga część tego zdania. No, o niej się często zapomina i nikt nie szuka źródła tego. A to źródło jest w psalmie, oczywiście Dawida, który powiedział tak. Bóg chodzi pośród bogów i sąd nad nimi sprawuje. Natomiast w kontekście wypowiedzi Jezusa brzmi tak, że no wszyscy, tak, wszyscy ludzie są czy będą bogami. Natomiast w wypowiedzi Dawida sytuacja wygląda tak, że Dawid wiedział o żywych bogach, wiedział o Bogu i mówił tak, no Bóg chodzi pośród tych, co siebie bogami ogłosili i sąd nad nimi sprawuje. To nie jest to samo, co ogłaszanie siebie Bogiem, tak? No, a przynajmniej przypisywanie tego Jezusowi. Kolejna intencja dotycząca poszukiwania Mesjasza przez siebie i przez duszę. Dusza może osobno szukać Mesjasza. Człowiek nie musi
bądź dusza nie musi, może szukać jedno, może szukać drugie. Nie jest to to samo. Człowiek nie jest duszą, proszę pamiętać. Intencja kontaktowania się z Mesjaszem oraz jego duszą. Ba, czy Mesjasz może być duszą? To jest temat, który warto omówić szczegółowo. Przepraszam Państwa. Załóżmy, że duża postać, tak, to jest dusza. Mała postać to jest osobowość, czyli człowiek, tak? Jeden człowiek ma jedną duszę, drugi człowiek, kobieta, ma swoją duszę. No i teraz ludzie się modlą na ziemi o przyjście Mesjasza w judaizmie. Chrześcijanie modlą się o powtórne przyjście Jezusa. To nie jest to samo, bo przyjście powtórne Jezusa to pytanie, kto przyjdzie. No jeśli przyjdzie jego dusza, może mieć inne wcielenie. Tak? Czyli załóżmy, że to jest dusza Jezusa, miała takie wcielenie, ale jak ludzie sobie wymodlą, żeby przyszedł w kolejnym, kolejne wcielenie Jezusa, to może być taki. Albo taki. Ludzie, chrześcijanie nie modlą się o przyjście Mesjasza. Oni modlą się konkretnie o przyjście Jezusa. To nie jest to samo. No i teraz jest kwestia taka. Czy Mesjasz będzie fizyczny, czy to będzie dusza? Jeśli dusza, to proszę Państwa, no ci, którzy kontaktują się z bogami, z Mesjaszami, Jezusami, różnymi postaciami, bóstwami wszelkiego rodzaju, kończą wariatkowie. Tam jest połowa przynajmniej na każdej sali właśnie takich osób, opętanych przez różne byty, twory, dusze, które im się przedstawiały, no, jako rozmaici tam wysoko postawieni w tych różnych hierarchiach, a nawet jako sam Bóg. I ci ludzie zaczęli też wierzyć, że są Bogiem, podobnie jak Sabata i Cwi. Jak, przepraszam, Jakub Frank. Teraz pytanie, no, czy taka postać, jeśli przyjdzie jakaś dusza i będzie się pokazywała wszystkim naraz, czy ona będzie wiarygodna? Może w chrześcijaństwie, gdyby Jezus przyszedł, no to tak. Ale jak przyjdzie w buddyzmie albo w islamie, nie będzie wiarygodny. W moim przekonaniu byłby to człowiek mający własną duszę. Ale pytanie, czy to będzie jakaś nowa postać na tym terenie, na ziemi, czy to będzie ktoś stąd? Czy to będzie ktoś, kto tu by się reinkarnacja, przepraszam, jako podpowiedź przydała. Ktoś, kto, dusza, która miała ileś wcieleń i kolejna będzie Mesjaszem. Tak? Bo będzie miał doświadczenie, bo to będzie swój człowiek, będzie wiedział, o czym mówi. O ile nie obali dekalogu i nie ogłosi siebie, no, jak Mesjasze żydowscy, Bogiem. Była też taka hipoteza robocza, że no, Mesjasz może być kosmitą. Wielkie oczy, macki jakieś, proszę Państwa. No, nie sądzę, żeby akurat ktokolwiek chciał takiego Mesjasza na ziemi wysłuchać, wchodzić z nim w relacje. Nawet żeby mówił same mądrości. Fizycznie, nie wiem, pojawił się w Nowym Jorku, wystąpił w ONZ, powiedział, że jest Mesjaszem. I ja bym do tego podchodził, no, przynajmniej w moim przekonaniu, no, z głęboką dozą nieufności. Być może, ale niekoniecznie. Może to być Mesjasz. No więc mamy, prawdopodobnie, no będzie to, czy może być kolejnym Mesjaszem ktoś, kto ma duszę i ta dusza po raz kolejny stąpi, wyprosi u Boga możliwość bycia Mesjaszem, dogada się. Na czym to będzie polegało? No, przebije się przez skorup, to co Żydzi piszą w tych swoich
pismach, skorupy astralne, skorupy energetyczne, skorupy umysłowe, przebić się przez wszystkie doktryny, przez wszystkie religie i dojść do Boga nie na skróty, ale po prostu bezpośrednio, tak? No, trafić tam, gdzie Bóg jest Bogiem, trafić do Boga, który jest Bogiem, a nie do tego, który powiedział o sobie, że jest Bogiem, no jak na przykład tutaj Krishna, czy prostytutka Radha, która też jest Bogiem z tej racji, że no, znała Krishnę i mieli seks. On miał żony, ona miała męża, ona miała burdel, no i tak dalej, i tak dalej. Ona z tej racji też stała się tam Bogiem, czy boginią. Musimy o tym pamiętać, kiedy pracujemy na niwie religijnej, duchowej, bo inaczej powstanie chaos. Proszę Państwa, na czym polega ten chaos? Mamy taką książkę, wspaniałe dzieło pod tytułem Złota Gałąź, przepasne 800 stron, literatura związana z zabijaniem Boga. Autor książki zebrał opowieści ze wszystkich, no powiedzmy, starych kultur, ale i dziejących się w czasach jemu współczesnych, a żył, czy umarł na początku XX stulecia. Był etnografem, nigdzie nie jeździł, tylko no, szperał to, co było w literaturze, gdzieś w jakichś bibliotekach spisywał, wydał jedną książkę. Fenomenalna rzecz. Zabijanie Boga. Zabijanie tych, którzy uznali siebie za Boga. Czyli postacie takie jak Jakub Frank. No i inni tam mesjasze żydowscy, nie tylko, bo mamy też paletę bogów, no tak jak mówiłem, w różnych krainach. W każdym kraju zabijani są inaczej. Dlaczego tak? No tak sobie Bóg to stworzył. Być może za wprowadzanie jest to też uraz ofiar danego bóstwa, które te ofiary uwierzyły kiedyś, że no załóżmy dana postać jest Bogiem, tak, kobietą czy tam mężczyzną i w kolejnej inkarnacji jest męczona. No, to wydawałoby się logiczne tutaj. Tu idea reinkarnacji jako odpowiedzialność za skutki działań jakich, o których my możemy nie wiedzieć, jest no, jakby sprawiedliwa w naszym rozumieniu, w rozumieniu boskim może niekoniecznie, podobnie jak no, zagłada tych Żydów. Ale no, nie znając kontekstu jednej czy drugiej kaźni, zagłady Żydów, czy mordowania tych bogów we wszystkich kulturach całego świata. Bo tam się zabija bóstwa, tam się nie zabija zwykłych, no zwykłych ludzi też, gdzieś tam jakieś wojny, ale nie mówimy o zabijaniu na wojnach, tylko o zabijaniu żywego Boga. Kolejna intencja naszego kontaktowania się z Mesjaszem oraz z jego duszą. To nie jest to samo człowiek i jego dusza. Naszego utrzymania, wznoszenia, promowania naszych i cudzych wyobrażeń o Mesjaszu jako o osobie, o jego duszy oraz o jego mocach. Bo przyjdzie, no nie wiem, będzie szedł ulicą, drzewa będzie łamał, Batman jakiś z pelerynką będzie latał, cuda robił, materializację, tak, machnie ręką, coś się będzie działo, nie wiem. No to pytajcie Państwo Boga, ale intencje warto z tego tytułu zrobić. Intencja dotycząca naszego opowiadania o innych i o sobie. To jakby się ktoś chciał wczuć w rolę osoby opętanej, bądź no, osoby, która mniema, że jest Mesjaszem, to warto zrobić. Kolejna intencja dotycząca kroczenia drogą Mesjaszy. Mesjaszy, tak? Robimy to wszystko w liczbie mnogiej. Naszego kroczenia drogą wskazaną przez Mesjasz. No pytanie, przez którego jeszcze? Tak? Dlatego tu, no, skoro nie pamiętamy, czy nie znamy tych dróg, jakie wskazali
wcześniejsi Mesjasze, możemy się oprzeć na drodze Mesjasza Jezusa, a przy okazji jeszcze kreować inne drogi innych Mesjaszy. No. Naszego uciekania przed Mesjaszem. Są osoby, które nie życzą sobie spotkać Mesjasza. Są takie osoby, nawet tu w Sanhedrynie, który przytaczałem, ten 97 rozdział, też tam ktoś mówi, nie życzy sobie. Naszego usługiwania, intencja wysługiwania się Mesjaszem. No, weź mi tam wylecz, zrób mi cud taki. Tu kobiety mogą chcieć rodzić Mesjasza właśnie z uwagi na te cuda, które on może dla nich uczynić. No nie wiem, długowieczność, zasoby finansowe, kwestie zdrowotne, kwestie spełnień, władzy nad Mesjaszem, no bo mamusia może żądać tam, no, różnych oczekiwać, różnych beneficjów, no bo synuś mamusi przecież nie odmówi. Intencja naszego naśladowania Mesjasza. Intencja zakładania własnej sekty i kombinowania na dokonaniach Mesjaszy. Naszego walczenia z Mesjaszami. Naszego walczenia o Mesjaszy, za Mesjaszy, tak? Jest wiele zakonów, było wiele zakonów rycerskich w chrześcijaństwie, gdzie ludzie ginęli, umierali, zabijali dla Mesjaszy, za Mesjasza, dla Mesjasza Jezusa w kontekście. Ludzie no, ginęli czy umierali też za Mesjasza Jakuba Franka, za Baruchię, za tego pierwszego Sabata Jacwi, za Mesjaszy wojennych, tak jak wspomniałem, w Izraelu ten, który wywołał powstanie żydowskie. No, przypomniało mi się jeszcze Jakub Frank, ostatni Mesjasz żydowski, tak, znany z tej księgi. On przeszedł na chrześcijaństwo, potępiał wszelkie, potępiał judaizm, potępiał dekalog, ale pragnął ściągnąć tych Żydów do siebie. Zebrała się raz spora grupa, kilka tysięcy osób w jakiejś miejscowości na Ukrainie. On tam nauczał zbiorowo. Dokonywały się tam też chrzty Żydów, przejście na wiarę chrześcijańską. I pojawiła się zaraza. No, nie było kanalizacji, wychodki obok studni i tak dalej. No. Przy takim dużym skupisku ludzi umarło 70 Żydów, a Jakub Frank zapowiadał, że no będzie tu, jak oni się zbiorą, to tam będą takie cuda. Umarło 60. No i on później, żeby troszeczkę stonować tę no, złą, przepraszam, wiadomość, to pocieszał wszystkich, że ci, co zmarli, umarli zaopatrzeni w sakramenty święte, które on osobiście rozdawał. Intencja bycia członkami najbliższej rodziny Mesjaszy. Intencja bycia osobistymi znajomymi Mesjaszy. No proszę Państwa, załóżmy, że w naszej miejscowości albo w naszym kraju mieszka Mesjasz. Ha! Czarno będzie od turystów i wszystkich odwiedzających, którzy go tam będą nachodzić dniami i nocami. Tak? Może i tak być. Naszego przebywania w pobliżu Mesjasza. Naszego ochraniania Mesjasza. Czyli znowu bycie jakimś, no, noszenia mieczy, karabinów przy Mesjaszu. Przy kimś, kto się za Mesjasza uważa bądź podaje. Intencja bycia jedynymi wybawcami, zbawicielami, jedynymi prorokami, to szczególnie dla tych, którzy w Izraelu kończą na pustyni, bądź dla tych pań, które chcą urodzić Mesjaszy. Temat intencji dla
wszystkich matek Mesjaszy, no, wart jest też przepracowanie osobno dla kobiet. Mam taki artykuł, wszystkie matki Mesjaszy. Warto sobie dopowiedzieć niektóre szczegóły, przepracować, żeby nie było później pomieszania. Naszego bycia alfą i omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim, tym, który był i którym, tym, który ma przyjść. Czyli no tutaj to są słowa Jezusa odnoszące się do Jego przyjścia, czyli ewidentna zapowiedź kolejnej inkarnacji Jego duszy. Ale tu bym chciał dopowiedzieć hasło alfa i omega, początek i koniec. Alfa i omega, pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Co prawda Jezus żył w Imperium Rzymskim, ale były to tereny kultury greckiej. Tam było mnóstwo Greków i przypominamy, że no, promocja również chrześcijaństwa odbyła się na terenie kultury greckiej. Do Rzymu owszem udał się jeden z apostołów, ale no, generalnie wszyscy działali na terenie kultury greckiej w ramach Imperium Rzymskiego. Stąd alfa i omega. Być może jest jakieś stopniowanie tych Mesjaszy, tak? No, ktoś, kto wie ileś, potrafi ileś, powiedział coś, zrobił coś dla ludzi, no to ma tam, Bóg mu przyznaje te różne litery, tak? Bądź oznacza go na swój sposób. No, bo jak widzimy, tych Mesjaszy jest wielu, w związku z tym, no być może trzeba ich oznaczać w jakiś szczególny sposób właściwy w rozumieniu Boga dla, no, dla tej grupy osób. Ja sobie tu uprzątnę. Proszę Państwa, z tematyką Mesjasza pracuję około 5 lat. Dla mnie w czasie rozłożona te rozważania, te medytacje własne, prywatne modlitwy do Boga, no, był to czas wielu myśli sprzecznych, wielu obaleń, dużej ilości mitów, urojeń na temat Mesjaszy. Bo w moim przekonaniu Mesjasz, hasło Mesjasz powinno odpowiadać Jego działaniom. Czyli tak jak to znajoma Monika promowała słowo współtworzący z Bogiem, czyli ktoś, kto dotarł do Boga, to nie ten ktoś, kto siebie ogłosił Bogiem. To nie jest to. Czyli no w moim rozumieniu ja bym chciał, gdybym była taka możliwość, aby Mesjasz działał, żeby, no, mam problem, załóżmy, finansowy, to idę z nim do Boga. Ale no, jeśli jest Mesjasz, tak, jeśli wiemy, że jest Mesjasz, a on się wcześniej przede mną przedarł do Boga, no to mi powiedz, jak ja mam tego Boga prosić o te pieniądze albo o te prace. Albo jeśli ja mam HIV-a, tak, załóżmy, to modlę się do tego Boga o uwolnienie, o uzdrowienie, przepracowuję intencje, ale idę sobie, dopytam się może Mesjasza, jak jest dostęp do Niego, tak? Co jeszcze miałbym zrobić? Ja nie mówię tu o bioterapii, żeby on mi zrobił ta-da-dam i ja jestem zdrowy. Może tak będzie potrafił, ja nie wiem. Ale co ja jeszcze sam mam zrobić, aby moja relacja z Bogiem była, no, na tyle doskonała i aby ten strumień Bożych łask był tak swobodnie mi dawany, żebym ja się uwolnił również od tych problemów. Ludzie mają ogromną ilość problemów, kalectwa, śmierci bliskich, nie potrafią sobie poradzić z traumą żołnierzy, z, no nie wiem, z sieroctwem własnym, tak, ze śmiercią dziecka. To są lata pracy. No i gdyby był taki Mesjasz na ziemi, to przynajmniej ja bym tak chciał, tak?
idę do Boga, ale a co Ty mi powiesz na temat Boga jeszcze? Na co mam zwrócić uwagę? Na które elementy? Patrząc na Mesjasza, chciałbym, aby, czy słuchając Mesjasza, chciałbym, aby mówił o Bogu jako o Bogu, a nie o Wojtku, czy Ruzi, czy Stefanie jako o Bogu, aby nie mieszał tych pojęć w sprzeczności z dekalogiem, aby słowa Jego nie były bełkotem duchowym, który szczególnie możemy obserwować, analizując religię Azji, pochodzące z tamtych terenów. Co jeszcze dopowiem za chwilę. W religiach hinduskich tam mamy niekiedy połowę tekstu poświęconego Bogu, hasło Bóg, 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 a potem pada hasło no, Stefan, czy dane bóstwo. O, tak. Idziemy do Boga i oświecamy się, oświecamy, czyli modlimy się do Buddy, na przykład, tak? No, to ja bym tak nie chciał. Dla nas może nie być to ważne, ale no, już pracując z tymi intencjami, czy oczekując czegoś, możemy mieć jakieś wyobrażenia. No może to być mężczyzna, a może być to kobieta. Może to być dziecko, może to być dorosły, może to być starzec. Pytanie, ile lat? Mówi się w Sanhedrynie, że będzie 7, ale z kolei jest zapowiedź, która mówi, że będzie rządził 1000 lat. Rządził. To będzie król królów. Pytanie, co to znaczy król królów? No jakiś cesarz. Pytanie, czy obecny? Czy wszelka władza będzie mu dana ziemska i każdy premier jak do ONZ-u będzie jechał i u niego tam zatwierdzał swoje poczynania, budżety państwowe, wytyczne, czy no, będzie to władza na poziomie duchowym, albo będzie to ktoś, załóżmy, że reinkarnacja istnieje, kto no, był kiedyś cesarzem, tak? Król królów. Jakie ma mieć symbole? Czy może mieć sztandar? Czy będzie chodził z mieczem? No jeśli miecz, to ja bym szczerze mówiąc unikał takiego, bo będzie to dążenie do przelewu krwi, albo będzie miał kompleksy, albo lęki związane z bezpieczeństwem, no więc no, może coś podpowiedzieć, ale no, takiego, do takiego bym się specjalnie nie pchał. I może sakramenty jakieś wprowadzi, inicjacje, tak? Że przyjdzie tam, no puści jak rejki na przykład mamy jakąś inicjację, tak? Czy ręki, czy w uniwersalną świadomość kosmiczną. Może to być kosmita, który przyjdzie z jakimiś swoimi flagami, nowe piramidy, czy coś nowego ustawi, no nie wiem. Albo da nam komunikatory, tak? Przyjdzie jakiś Mesjasz, no da każdemu tableta do porozumiewania się z Panem Bogiem. Ja nie wiem. Zróbmy sobie z tych naszych oczekiwań, przepracujmy te intencje, dopowiedzmy te intencje, niektóre śmieszne, niektóre żenujące, ale no, żeby nie było, że nas coś tam kiedyś zaskoczy. Proszę Państwa, istnieje też takie pojęcie jak Szechina. Warto sobie z tego intencje zrobić, ja mam taki artykuł, ale wpisujemy w internet i nam wyskakuje termin żydowski, czyli ta jakby żeńska obecność Boga mnie boleśnie uderzyła, ale przy Mesjaszu może się pojawić, więc no też warto tutaj element Szechiny przepracować, bo Mesjasz może być kobietą. Więc tu, żeby nie popaść w jakieś historie, relacje damsko-męskie, żeby się tu coś komuś nie pomieszało. Pytanie o seks Mesjasza. Bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ istnieje taki lęk u Żydów, że kiedy przyjdzie ten Mesjasz oczekiwany przez nich, wprowadzi celibat. W związku z tym no, nie należy go spraszać za gorliwie. Pytanie, czy Mesjasz będzie wprowadzić celibat, czy będzie no, żył w gronie mężczyzn,
domyśle, tak, gej, czy będziesz w gronie mężczyzn jak Jezus, czy będzie całował się z mężczyznami, czy ta seksualność jego, może będzie zoofilem. Proszę, proszę dociekać, jaka będzie relacja z żoną bądź z mężem, jeśli to będzie kobieta, czy będzie miał dzieci, jaki będzie jego stosunek do dzieci, czy te dzieci będzie kochał, czy będzie to pedofil. Może pochyli się nad kozą, skoro brakuje żony. Temat końcowy, proszę Państwa, przedostatni, przepraszam, to Mesjasz, najbardziej znany Mesjasz żydowski, Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży. Jak wspomniałem, Żydzi uznali go za bałwochwalcę. Skazali go na śmierć za bluźnierstwo, zatwierdził to sąd rzymski. Pytanie, Jezus był czy nie był Mesjaszem? Nie podważajmy tego. Pytanie, jakie miał on intencje, jakie miała jego dusza? No, jakie są skutki mesjanizmu Jezusa, proszę patrzeć i na te dwa zjawiska. Drugie przykazanie dekalogu obalone przez Jezusa i jego duszę i na skutki obecne. Ma dzisiaj, jest najbardziej znanym, prężnym, żywym Bogiem na ziemi. Ma 2 miliardy wyznawców, milion kapłanów, milion czy więcej nawet zakonnic. Proszę Państwa, jak wygląda seksualność ludzi, jak wygląda seksualność dusz? Dusze mają takie same potrzeby jak ludzie, albo inaczej, ludzie przejawiają takie same potrzeby jak dusze, ale niekoniecznie w tym samym czasie, tak? Czyli wszelkie osoby, które stronią od seksu, mają dusze, które od tego seksu na przykład stronić nie muszą. Co? Jezus obalił dekalog. On dał wiele też takich wyznaczników, w których mówił, że albo Bóg, albo On. Proszę Państwa, to jest jeden z takich cytatów Jezusa. Tak? Ja go sobie pozwolę tu przeczytać. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Państwo to dokładnie znacie z historii. Pierwsi chrześcijanie ginęli na krzyżach. Kolejni na arenach, zjadani przez dzikie zwierzęta. No, mordowano ich tam na rozmaite sposoby. Chrześcijanie byli spalani na stosach jako czarownice. 5 milionów kobiet spalono w Europie. Chrześcijanie zabijali ludzi w islamie. No, wojny religijne między chrześcijanami. To jest powszechne. W tej chwili to się przeniosło na islam. Są jacyś tam osoby, które no, promują tego typu działania w tej chwili w islamie, to co się działo w chrześcijaństwie przez cały czas, ale to jest zawarte w słowach Jezusa i w jego działaniach, w promocji krwi, którą Jezus promował, której przelewanie też promował, ponieważ proszę Państwa, no, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że co prawda kapłan, no akurat nie mam kielicha, wypija w kielichu około 20 ml, inaczej nalewa do kielicha 20 ml wina, ale prosi Boga o przemianę i on wypija krew Jezusa. Z tym, że dziennie, skoro mamy milion
kapłanów w chrześcijaństwie, razy 20 ml średnio, ale doliczając też wiernych, którzy piją to wino, bo są takie religie chrześcijańskie, gdzie wierni też piją wino razem z kapłanem, to może być około 30 tysięcy litrów dziennie świeżej krwi Chrystusa. Nie wina, a świeżej krwi Chrystusa. A rocznie jest to 5 milionów krwi Chrystusa pitej współcześnie przez ludzi. I ta krew w imię Chrystusa była przelewana przez 2015 lat czy 2000 lat bez przerwy we wszystkich kulturach. Jezus jednak powiedział dalej, proszę Państwa, że przyszedł, aby poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową, teściową, bo będą oni nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. Czyli, no jeszcze dalej, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Jezusa, nie jest Jezusa godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż Jezusa, nie jest Jezusa godzien. Ewangelia świętego Mateusza. I numer tutaj podany. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Chodzi o to, że jest alternatywa. Bóg albo Jezus. On o tym mówi. On tu przestrzega. Nie idźcie do Niego. Ściąga. W innej frazie. Ściąga do siebie. Ale w kolejnej przestrzega. Albo Bóg, albo radość. Albo miłość w rodzinie, albo Jezus. Albo szczęście, radość i spełnienie, bogactwo, zdrowie, albo Jezus. No i co mamy dzisiaj? Mamy religię chrześcijańską, powiedzmy rzymskokatolicką, gdzie bieda, nędza jest mile widziana, bo jest to działanie zgodne z doktryną Jezusa, niezgodne z dekalogiem. Tak? Bóg przestrzega. Macie do wyboru. Możecie robić, co chcecie. Patrzymy równocześnie na te wszystkie teksty, tak? A ja pozwolę sobie jeszcze kilka ustępów dla Państwa przygotować. Proszę Państwa, to jest tekst z psalmu drugiego, fragment. Bo nie wszyscy mogli uwierzyć, no, przyjąć moją wykładnię tego, co tutaj Państwu przedstawiłem, tych dwóch cytatów, ale tu mamy kolejny, psalm drugi. I tu mamy napisane tak. Dawid mówi, ogłoszę postanowienie Pana, w znaczeniu Boga. Powiedział do Dawida, tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Czyli proszę Państwa, 800 lat przed Jezusem jest człowiek na ziemi, Dawid, do którego Bóg mówi, tyś synem moim. Mówi się, że Jezus jest synem jednorodzonym. Że Bóg go tu posłał dla zbawienia wszystkich ludzi, wszystkich dusz. A tak naprawdę jedynym skutkiem działania Jezusa to było przerwanie w świątyni, znaczy skutkiem Jego śmierci, to było przerwanie w świątyni tej zasłony. No więcej się w sumie na ziemi, oprócz przelewania krwi, nie zdarzyło. Ale ja jeszcze Państwu powiem, tak, Państwo tego może nie czujecie, boście nie przepracowali tych tematów, ale tych negatywnych skutków jest więcej. Pozwolę sobie jeszcze dalsze cytaty z wypowiedzi Jezusa. Aha, jedną ważną rzeczą też jest to, że nie ma żadnej modlitwy do Boga, którą podał Jezus. Ojcze nasz, no, może być, ale nie musi być modlitwą skierowaną do Boga, ponieważ ludzie modlą się do różnych dusz, do własnej, do cudzej, no niekoniecznie do Boga. Proszę wejść do dowolnej świątyni, zresztą dowolnego chrześcijańskiego egzorcysty, posłuchać, to robi to samo. Sprzecznie z dekalogiem kieruje opętujące duchy, byty, twory do Jezusa, tak? Czyli mamy sprzeczność z dekalogiem. Jest to ubóstwienie Jezusa jako jedynego Syna Bożego, ale my już wiemy, że było ich dwóch. Ten cytat jest bardzo ciekawy, ponieważ ja sobie zrobiłem taką sondę pośród ludzi, no pośród
katolików, pośród świadków Jehowych, nikt nie słyszał o psalmie drugim. Nikt nie słyszał o drugim Synu Boga. No, pierwsze słyszę. To jest jedyna odpowiedź. Raz, że chrześcijanie nie znają dekalogu, tak, tego drugiego przykazania, ale o drugim Synu Boga nikt nie słyszał. Nie potrafią tego zinterpretować. Musieliby ludzie wrócić do podstaw. Kapłan w świątyni musiałby wziąć te dwie kartki i pokazać je ludziom tak, powiedzieć: ludzie, nie czyńcie bałwochwalstwa. Wtedy nastąpi piękna przemiana, piękne uzdrowienie wielu religii, wielu osób, bo one w końcu trafią do Boga, a nie do bóstw wszelkiego rodzaju znaczenia, rangi i płci. Cytat z Jezusa kolejny. Pozwolę sobie tutaj na dole tekst przeczytać. Jeśli ktoś przychodzi do Jezusa, a nie ma... No Jezus tak mówi, tak? Przychodzi do Niego. A nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nadto i siebie samego, nie może być Jego uczniem. Proszę Państwa. Czyli człowiek szczęśliwy, zadowolony z życia, bogaty, kochający żonę, mający wspaniale poukładane relacje, nie nadaje się do ucznia Jezusa. To jest przestroga. Nie idź w tamtą stronę. Idź do Boga. Jezus to ewidentnie mówi. Ale jak się za to wszystko płaci? Proszę Państwa, Państwo wierzycie w cuda Jezusa? Owszem, robił. Proszę sobie, jeśli ktoś chce obejrzeć galerię postaci, jest wiele osób, które czyni materializację. Ja wysyłam link do tego artykułu i też niewiele osób chce wierzyć, że to jest sfilmowane. Dziesiątki godzin danej postaci. Jest taki człowiek, Dynamo Magician, jest jakiś pan w Polsce, Y, jest wiele osób w Stanach, w Niemczech, które robią materializację. To jest sfilmowane, ale nie raz. Ktoś sobie scenkę zrobił, trik, zapłacił za zrobienie takiego triku filmowego ileś tam tysięcy czy setek tysięcy dolarów, tylko na ulicy, spontanicznie, pośród ludzi, tłum ludzi, nie wszyscy, to jest kilkadziesiąt czy kilkaset osób, robi materializację w stylu Dawida Copperfielda. On też nie jest jeden. Dynamo Magician naśladuje wszystkie cuda Jezusa, od lewitacji do materializowania ryb, wina. No robi wszystko to, co robi Jezus. W kolejnych odcinkach na YouTubie Państwo możecie to zobaczyć. Na którymś Discovery też był cykl. Były cztery serie jego tych filmów, spektakli. Zachęcam do przepracowania. Uzdrowienie, inaczej, ożywienie zmarłego. Zrobił to coś takiego Satya Sai Baba w Indiach. Jest znana postać taka. 60 milionów wiernych miał, też ożywił osobę zmarłą. Zmartwychwstanie Jezusa, proszę Państwa, dusza. Ci, którzy widzieli Go po śmierci, widzieli Jego duszę. Nie Jezusa, nie fizycznego. Widzieli Jego duszę, powiedzieli Jezus. Proszę Państwa, w tej chwili jest wiele kobiet, mistyczek Kościoła, które mówią, że rozmawiały z Jezusem, widzą Jezusa. A nikogo oprócz nich nie widział. A one widziały. No tak samo widziała Jezusa po śmierci Maria Magdalena, apostołowie, ale nie fizycznego. Widzieli Jego duszę. Otworzyło im się mimowolnie jasnowidzenie. Porozmawiali chwilę. Dusza odeszła, a naród poszła informacja, że Jezus zmartwychwstał, jest żywy, rozmawialiśmy z Nim. Nie, rozmawiano z Jego duszą. Jakie są skutki... A, jeszcze kolejne cytaty. Z Jezusa. Nikt nie przychodzi do Ojca. Nie wiemy, o jakiego Ojca chodzi. Nie wiemy, czy mówił o swojej duszy, czy o Bogu. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa. Jezus jest pośrednikiem między Bogiem
a ludźmi. Równocześnie Jezus przestrzega, aby tego nie czynić, bo mamy działanie sprzeczne z dekalogiem, z propozycjami boskimi. Jakie są tego skutki, proszę Państwa? Bałwochwalstwa, opętań, życia fiksacjami, które no, nie mają żadnego uzasadnienia, życia z daleka od Boga. To jest artykuł, to jest strona, ja zrobiłem zdjęcie strony internetowej pod hasłem poślubione Jezusowi. Tu nie ma ani jednego mojego słowa, to jest stricte wszystko, co tam było napisane. I mamy tutaj napisane, że 300 kobiet w Polsce wzięło ślub z Jezusem. Ale te kobiety rozsyłały do zaproszenia ślubne do swoich krewnych, znajomych, że biorą syn z jedynym synem Boga. No i teraz mamy sprzeczność raz z dekalogiem, zgodę na pójście drogą Jezusa, czyli odejście od Boga, i mamy panie, które biorą ślub z Jezusem. 300 kobiet. Proszę mi powiedzieć, która z tych pań ma pusto w sypialni bądź łóżko jednoosobowe. No podejrzewam, że wszystkie mają te łóżka dwuosobowe, tak? No mogą żyć w stanie bezżennym, fizycznie nie mają męża, ale istnieje coś takiego jak seks astralny. Stąd bierze się z tego seksu astralnego, bierze się też opętanie kobiet, dusz kobiet, nie mówię o tych paniach, przez osoby zmarłe, czy osoby, przy dusze osób żyjących. Przychodzi do nich jakieś panie na seks, no nie mają chłopa fizycznego i no coś tam się dzieje nocami. Która z tych 300 kobiet ma łóżko pojedyncze? Proszę mi powiedzieć, co tam się dzieje nocami w tych sypialniach? Bóg jeden raczej wiedzieć, ale te kobiety wyszły za mąż za jedynego syna Bożego, kiedy jest ich dwóch. Nikt im o tym nie powiedział. Pytanie, kto jest temu winny, że one zostały wprowadzone w błąd? Jak to zmienić? No, trzeba by było dotrzeć do nich z tą informacją, do każdej z osobna, do każdego kapłana, do każdego arcykapłana, który to wypromował, no i powiedzieć, że to jest bałwochwalstwo. Jeszcze, proszę Państwa, kolejny temat. Akurat tej książki nie polecam. To jest tylko luźna, robocza hipoteza autora książki, która powstała na bazie odczytów Edgara Cayce'ego, dotycząca Mesjasza. Nazywał go Edgar Cayce mistrzem ludzi aniołów. W sumie teraz to tak do końca nie wiem, musiałbym dotrzeć do tego cytatu w oryginale po angielsku, ale no nie było mi to dane. Natomiast w kontekście książek, które ja przeczytałem wszystkie cayce'owskie dostępne po polsku, kontekst był, odnosił się do Jezusa, mistrz ludzi aniołów. Ale w moim rozumieniu dotyczy to przyszłego Mesjasza. Mistrz ludzi aniołów. No pytanie, co Jezus ma z aniołami wspólnego? Nic. Po śmierci ukazała się Jego dusza kobietom, które poszły do grobu. Ukazała się Jego dusza w towarzystwie dwóch aniołów sięgających do nieba i tyle. Warto by było też ten tekst, ten kontekst anielskich dusz i no, Mesjasza, który cokolwiek sensownego powiedziałby więcej o tych duszach anielskich, o aniołach, bo przecież nie tylko anielskie duszyczki gdzieś będą. Jeszcze wracając do Cayce'ego, bo chciałem pokażę, proszę Państwa, ten temat mesjanizmu jest bardzo żywy w Izraelu. Wątki mi się mieszają, ale już nie chciałem czegoś nie dopowiedzieć. Mam dwie zakładki.
na książce apokryficznej, apokryfy biblijne dotyczące Mesjasza w tych apokryfach, czyli w Nowym Testamencie, ale w apokryfach biblijnych było to wspomniane. Książka wygląda tak. Edgar Cayce i Mesjasz. Proszę Państwa, jest wiele jego książek. W każdej, może nie w każdej, ale w kilku znalazłem po jednym, dwa zdania na temat Mesjasza. Nie chodziło o Jezusa, chodziło o tego przyszłego. W ostatniej książce pod tytułem Zagadki cywilizacji, wspaniała zresztą, czy Zaginione cywilizacje, już nie pamiętam, Jerzego Łataka, wspaniała książka jego autorstwa na bazie readingów case'owskich. Tam jest najwięcej informacji, też kilka zdań zaledwie, ale jakby dopełnienie tej całej wiedzy o Mesjaszach. Cayce pod koniec życia dowiedział się, że cała ta jego działalność z uzdrawianiem tych wszystkich ludzi i duchowo, i fizycznie, z dawaniem tych informacji ma związek z przyjściem Mesjasza. Jest prostowaniem jego ścieżki. Mesjasz przyjdzie i on się do tego przyczynił, aby jakoś mu ulżyć. Powiedział tak, że ma przyjść między 1945 a bodajże 85 rokiem. Musi rozpocząć działalność. Musi. No, nie przedstawił dlaczego w tym czasie, ale powiedział dlaczego nie podał konkretnej daty, ponieważ data ta dana jest do własnej woli Mesjasza. On podejmie decyzję. Pytanie teraz. No, jakby wraca temat, który poruszyłem wcześniej, człowiek czy dusza? Prawdopodobnie no, człowiek nie decyduje za bardzo, kiedy ma się narodzić, tylko jego dusza uzgadnia to z Bogiem, kiedy będzie miała kolejną inkarnację. To jest moja taka logika. I dusza Mesjasza uzgodniła ten fakt zstąpienia jako Mesjasz z Bogiem w okresie, miejscu, czasie, która była jej wygodna. No po to, aby nie było to, że Bóg na przykład, czy ktoś, czy otoczenie wywierało presję, ale też, jak tu Cayce podkreślał, dla ochrony przed jego wrogami, co również potwierdza jakby tę informację, no kiedy człowiek, który się dopiero ma narodzić, narobił sobie wrogów. No, można powiedzieć w poprzednim wcieleniu, tak? Czyli Mesjasz przyjdzie z paletem wrogów, z paletą wrogów, nieprzyjaciół, od których Bóg będzie go chronił, czy będzie chroniony, no między innymi tym, że nie wiadomo gdzie, jako kto się urodzi. Być może, że nie będzie miał żadnych mocy i dopiero te moce mesjańskie wyprosi, wypracuje, wymodli sobie, cokolwiek by to nie było, cokolwiek by to nie miało oznaczać. U Cayce'ego nie pamiętam, żeby coś mówił o 1000 lat, ale no o tej przemianie dużo, dużo. 1000 lat Mesjasza na ziemi. No, można żyć na ziemi 1000 lat. Żyją tak drzewa. Ale Mesjasz jako drzewo, no nie bardzo. Żyli kiedyś ludzie na początku, w początkowych fragmentach Biblii opisano, że Noe żył 980 lat, ci biblijni patriarchowie tam od 700, 500 lat, to już tak licho, to już było krótkie życie. To samo mówił Cayce na Atlantydzie, że wspomnę takie hasło, żyli ludzie według Cayce'ego no, bardzo długo. Co jeszcze miało się stać według Cayce'ego? Miała się wynurzyć Atlantyda i miała zostać odkopana w tym samym czasie komnata Kronik, znajdująca się pod łapą, bodajże lewą łapą Sfinksa, ale on
informował, że tam są strażnicy, którzy uniemożliwiają to do czasu dopełnienia się czasu. Tak? Czyli no czas jakiś tam wyznaczony, coś ma się stać i ma się to, ma zostać to odkryte. Mamy 2015 rok, nic takiego się nie stało. Nie wynurzyła się Atlantyda, nie odkopano Sfinksa. No, Mesjasz się nie upublicznił. I jeśli jest. Pytanie, jeśli jest to tylko dusza, no to możemy jej nie widzieć. Jeśli jest to człowiek, to żyje, wie, że jest Mesjaszem, bądź nie wie tego. Bądź sobie działa, gdzieś tam coś robi w samotności. Jeszcze odnośnie Jezusa i ubóstwienia, proszę Państwa, z dekalogiem sprzeczny jest kult Boskiej Matki, Maryi Dziewicy, Świętej Marii Panny, którą ubóstwiał ostatni Mesjasz żydowski. Ale musimy pamiętać, że tych boskich matek w tej chwili na świecie żyje przynajmniej kilkaset, jak nie kilka tysięcy, w tym kilkaset w Nepalu, w Europie 3. W Indiach jest też całe tabuny boskich matek. Jest tam gradacja w Nepalu, na przykład jest boska matka krajowa, boskie matki wojewódzkie, powiatowe, w jakichś tam miasteczkach, osadach. No kobiety mają takie funkcje. Taką też była były takie boskie matki na terenie Rosji. Wyleciała mi w tej chwili nazwa tej grupy religijnej. Zapisy przesłuchań policyjnych przetrwały. Oni funkcjonowali, ta sekta funkcjonowała w taki sposób, że no tak jak u nas jest powiedzmy papież, to oni mieli swojego arcykapłana, który nazywał się Jezus. Przypominam, 19 i 18 stulecie naszej ery. I ten Jezus mianował, czy jakby inicjował kobiety jako kapłanki i one nazywane były boskimi matkami. Więc no, patrzymy na dekalog. No, gdyby Jezus pojawił się w fizycznej postaci dzisiaj. Proszę Państwa, w Rosji żyje Jezus, na Syberii ma kilkaset zwolenniczek. No ale powszechnie nie jest uznawany za ani Mesjasza, ani za Jezusa. Tam specjalnie no, nikt się i kultem tej osoby nie zajmuje. No i cóż. Życzę Państwu wszystkim, abyście, rozumiejąc dekalog, rozumiejąc te kilka pierwszych, szczególnie drugie, przekazanie dekalogu, przepracowali ten temat, oddali te intencje odpowiednio Bogu, przemodlili, uwolnili się od skutków bałwochwalstwa. Ono jest bolesne. Bałwochwalstwo boli. No, odczułem to wiele razy na sobie. Widzę, jak boli bałwochwalstwo innych ludzi. Proszę Państwa, białaczka u małych dzieci. Rak. Małych dzieci. No są takie przypadki. Skąd się biorą? Skutki bałwochwalstwa. Ale jest też odpowiedzialność na rodzicach. Zaproponowałem kiedyś grupie osób, czasami pojedynczym osobom też, no, chorym na raka, na białaczkę. Macie tu tekst modlitwy.
Tu jest osoba. Akurat, o, która pozbyła się plam raka w 3 dni. W modlitwie do Boga, tak. Plamy raka na skórze. 5 lat. 5 lat występujące, znikły w 3 dni po modlitwie do Boga. Poszedłem kiedyś z osobą na takie zgrupowanie, gdzie kilkanaście osób po chemii, bez włosów, no, miało terapię, ale to terapia polegająca na plastyce, na umilaniu im życia muzyką. No i pełen nadziei. Mówię, tu jest osoba, która pozbyła się raka w 3 dni. Chciałem pokazać, jak to można tutaj zrobić. Modlitwą, prosty sposób. Na co prowadząca grupę, biorąca za to pieniądze, powiedziała: proszę wyjść, wyjdźcie panowie stąd. Ona to ona, zdrowa, ale nie zatrzymał nas nikt z chorych. Proszę Państwa, białaczka, małe dziecko. Ojciec w rozpaczy, jedna chemia, druga chemia u małego dziecka, tak, nie wiem, tam kilkuletnie. Mówię, plamy raka w modlitwie znikają w 3 dni. Można się tego pozbyć. Umówiliśmy się na spotkanie, na rozmowę na godzinę 16. Za 5:16 pan dzwoni, proszę nie przyjeżdżać, bo wyjeżdżamy z domu. Nawet nie chcieli rozmawiać, nawet nie chcieli spróbować pomodlić się do Boga o uwolnienie. Proszę Państwa, skąd się to bierze taki opór? Z mesjanizmu bałwochwalczego. Z tego, że wychodzi jeden, wychodzi drugi, wychodzi trzeci, wychodzi czwarty i każdy z nich osobno mówi, że jest Bogiem. A część mówi, że jest Mesjaszem. W związku z tym, no, żyjąc w takiej kulturze, w takim środowisku, z taką świadomością, z taką wiedzą, że tam, no, ktoś siebie ogłosił Bogiem, ale to nikomu nic nie działo. Nie dało. No, to wszystko nie działa, to wszystko nie ma sensu. Modlitwy do Boga w ogóle nie mają sensu. To są skutki łamania tego prawa drugiej boskiej propozycji. Nie kłaniaj się, nie módl się do nikogo. Modlitwy do Mesjasza. Miałem taką kilka lat temu takie zdarzenie, że no, co ja zrobię w sytuacji, kiedy pojawi się Mesjasz? Czy ja mam się do niego modlić? Ale no, długo nad tym myślałem, długo nad tym medytowałem. No i znowu z pomocą przyszedł mi dekalog. To jest człowiek, no. Ma duszę, tak? No kto by to nie był, tak? Jeśli się pojawi. Więc modlitwa do Mesjasza, kimkolwiek on by nie był, będzie bałwochwalstwem. Jest bałwochwalstwem i skutki tego zawsze są bolesne. Dziękuję Państwu.